Józef Mehofer urodził się w Ropczycach. W wieku 26 lat okrzyknięto go geniuszem. Międzynarodową sławę przyniósł mu projekt w gotyckiej kolegiacie świętego Mikołaja we Fryburgu, nad którym pracował ponad 14 lat. Był uczniem Matejki, przyjaźnił się z Wyspiańskim, często portretował żonę Jadwigę. W 2008 roku łańcucka synagoga, jeden z najcenniejszych zabytków barokowej sztuki sakralnej w Polsce, powróciła do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Budynku nie udało się spalić hitlerowcom. Ocalała, bo dzięki prośbom właściciela zamku, Alfreda Potockiego, ugaszono pożar. Po wojnie był tu magazyn zboża, a staraniem Władysława Balickiego stworzono Muzeum Judaików. 12 lat temu światowej sławy twórcy animacji, bliźniacy Stephen i Timothy Quay, przyjechali do Łańcuta na prapremierę swojego filmu Inwentorium Śladów, którym przypominają autora rękopisu znalezionego w Saragosie, Jana Potockiego. Był on badaczem, podróżnikiem i pisarzem. Jesteś fachowcem budowlanym? Buduj z nami domy w całej Europie. Zapewnimy Ci doskonałe warunki pracy. U nas zarobisz nawet 500 zł dziennie na rękę, a wynagrodzenie masz zawsze na czas. Gwarantujemy pracę przez cały rok, samochód służbowy dla brygady i zakwaterowanie. Szukamy malarzy szpachlarzy, glazurników, stolarzy budowlanych. Zadzwoń 85 730 0000. Pracuj w Danut. www.pracapodlasie.pl. Can I get some attention? There is something I need to say to all those passing by outside this little room where I've been staying. But the door is bolted, the window's locked. I'm waving to the glass to get somebody's full attention, but they all just move too fast. Wiesz, jak rozpoznać, że dany produkt spożywczy pochodzi z Polski? Nic prostszego. Wystarczy, że na etykiecie lub opakowaniu odnajdziesz ten znak. Każdy produkt posiadający to oznaczenie to gwarancja, że powstał w Polsce na bazie krajowych surowców. Pamiętaj, że wybierając produkty wytworzone w kraju, wspierasz również nasze rodzime rolnictwo. Zawsze zwracaj uwagę na informacje zawarte na etykietach i opakowaniach. Koronawirus nie odpuszcza, będzie więcej sprzętu medycznego.